Cześć moi drodzy, z tej strony Marcin, witam was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj będzie recenzja świetnych słuchawek od TTE Sports by Telmatec. Są to słuchawki o nazwie Sibaris, dokładnie te, które widzicie. Słuchawki bardzo fajne i bardzo ciekawe, ponieważ łączące w sobie cechy słuchawek bezprzewodowych na Bluetooth oraz dobrych słuchawek stereo. Powiem wam, że w testach słuchawki wypadły naprawdę bardzo, bardzo dobrze, pomimo dość wysokiej ceny. Myślę, że są jej warte, ale ocenicie oczywiście to sami, oglądając tą recenzję, czy faktycznie są warte tej ceny. A cena? Sprawdzicie ją sobie w opisie filmu. Tymczasem zapraszam was do oglądania. Ok, więc przed nami Sibarisy. Powiem wam, że na testy słuchawek miałem ochotę od naprawdę długiego czasu, jednak w końcu udało się je zdobyć do testów. I powiem wam, że w testach mnie nie zawiodły. Od razu mankament, chyba jedyny tych słuchawek. Może niektórzy z was przyczepią się do ceny, natomiast ja sądzę, że są warte tej ceny. Jedyny mankament, jak widzicie, zostały wypolerowane do recenzji, teraz do prezentacji wam, natomiast za chwilkę już takie nie będą. Zobaczcie, wszędzie mamy błyszczący plastik. No ale dobrze, przyjrzyjmy się im po kolei. Od góry mamy bardzo fajne logo TTE Sports by Telmatec. Oczywiście z błyszczącego plastiku. Od spodu mamy w sumie dość słaby element, ponieważ jest to taka guma wypełniona powietrzem. Tutaj mógł producent dać po prostu poduszeczkę, byłoby to troszeczkę lepiej. Natomiast słuchawki nie cisną ani od góry, ani od boku. Nie mają też tendencji do ściskania od boków. Nie są też za ciężkie, ponieważ ważą 245 gram bez kabla. Dlatego da się to przeżyć. Po prostu nie wpływa to jakoś negatywnie na użytkowanie. Prowadnice, zobaczcie, piękne, aluminiowe. Bardzo wytrzymałe, słuchawki dość mocno się rozciągają, przy okazji też pałąk się wygina, nie skrzypi przy tym, a powiem, że to jest model już po testach, nie tylko u mnie, więc naprawdę dobrze to świadczy o jakości materiałów. I zobaczcie, już niestety moje odciski palców się tutaj połapały, mamy błyszczący plastik, elementy ozdobne z plastiku, logo TT, z drugiej strony mamy to samo, plus przycisk wielofunkcyjny do odbierania rozmowy, kończenia rozmowy, wznawiania, pauzowania utworów, czyli po prostu przycisk do Bluetooth. Zanim przejdziemy do samych nauszników, bo to jest ważne, to zobaczymy sobie też, co jest od spodu. Tutaj mamy wejście na połączenie przewodowe. Tutaj mamy wejście do ładowania wewnętrznej baterii tych słuchawek. I ładowanie trwa jakieś 3 godziny tej wewnętrznej baterii. A w trybie Bluetooth te słuchawki grają do 14 godzin. I też tutaj mamy panel sterowania, zobaczcie, głośniej, ciszej i włącznik. Mamy sygnał dźwiękowy, mamy diodę, która sygnalizuje nam łączenie się Bluetooth i inne rzeczy, więc tutaj nie ma problemu, żeby się połapać. No i same wnętrza, zobaczcie, duże, uszy się mieszczą do środka bez problemu. Odgina nam się to aż tak, więc też bardzo fajnie się nam dopasowują. Jeśli chodzi o same wypełnienia, zobaczcie, bardzo mięciutka pianka, bardzo komfortowa. Jak mówiłem, świetnie się dopasowuje do głowy, do uszu. Słuchawki nie cisną. Są to, szczerze mówiąc, najwygodniejsze słuchawki, jakie testowałem do tej pory od tego właśnie producenta. Więc za komfort, za jakość materiałów ogromne plusy. Oczywiście za jakość dźwięku też. Te słuchawki, powiem wam, że grają po prostu genialnie. Dokładnie o wrażeniach posłuchajcie sobie w sekcji dźwiękowej. Właśnie przy okazji jeszcze, że troszeczkę się nam w tą stronę wyginają. Natomiast moi drodzy, co do parametrów, to mamy tutaj 40 mm przetworniki neodymowe, pasmo przenoszenia niby standardowe od 20 Hz do 20 kHz przy 32 ohmach oporności i 97 dB czułości. Natomiast w praktyce wychodzi to tak, że w muzyce klasycznej, w muzyce elektronicznej spisywał się naprawdę fajnie. Mówię o połączeniu kablowym w tym momencie. Natomiast świetnie po prostu wypadły i w grach, i w muzyce takiej rozrywkowej, gdzie mamy oczywiście fajny, ciepły bas, gdzie mamy dobre wokale. W grach po prostu bajka, pozycjonowanie super, efekty w grach naprawdę mocne, dynamiczne, świetne, a przy okazji też nieprzekłamane. Czyli takie po prostu jak powinny być, nie podbarwiane, żadne tony, naprawdę bardzo fajnie to wyszło. Troszeczkę gorzej w przypadku Bluetooth, ponieważ wiadomo, połączenie bezprzewodowe i też gramy na smartfonie, czy tam słuchamy muzyki ze smartfona w gorszej jakości, więc automatycznie było troszeczkę gorzej, natomiast wciąż na poziomie bardzo zadowalającym. Teraz zobaczycie jeszcze, co można z tymi słuchawkami zrobić. W
W komplecie mamy mikrofon, moi drodzy, który wygląda tak, podłączany w ten sposób. I tu mamy przepust na kabelek. Teraz Wam pokażę, jak to działa w praktyce. Mikrofon jest dwukierunkowy. Możemy go sobie dogiąć. Chociaż jak widzicie, dogina się częściowo, a potem trochę wraca, więc aż tak elastyczny nie jest. Natomiast sprawimy, że będzie bliżej naszych ust. Mikrofon ma czułość 67 dB. Sami możecie ocenić w teście mikrofonu, jak to wypadło. A pasmo przenoszenia mikrofonu to od 100 Hz do 10 kHz. Następnie, moi drodzy, mamy taki kabelek smartfonowy, 4-pinowe jacki, czyli po prostu możemy korzystać z mikrofonu na smartfonie, jeśli chcemy. Kolejna rzecz to przewód do PC, to do słuchawek, 4-pinówka. Natomiast do naszego peceta już rozgałęzienie na mikrofon i na słuchawki. No i jako bonus na kablu też potencjometr do regulacji głośności, wyłącznik mikrofonu i taki klipsik do przypięcia sobie tego gdzieś do ubrania na przykład. No i pilot wykonany dość dobrze. W każdym razie sprawdza się. I teraz zobaczcie, bierzemy słuchawki. Wpinamy najpierw mikrofon. I teraz mamy tutaj takie nacięcia. Również są takie wyżłobienia i strzałeczka na tym tutaj mini jacku. Dopasowujemy to sobie, żeby weszło i troszeczkę przekręcamy. Wtedy mamy zablokowane i już te słuchawki działają jako słuchawki przewodowe. Słuchawki do komputera, do laptopa czy do innych urządzeń tego typu. Tak więc sami przyznacie, że bardzo uniwersalne rozwiązanie. Moim zdaniem wszystkie słuchawki powinny mieć tego typu opcje do wyboru. No ale że wszystkie nie mają, dobrze, że chociaż mamy takie Sybarisy. Okej, moi drodzy, pora na test mikrofonu. W tej chwili dźwięk idzie do Was z kamery. Używam do nagrywania mikrofonu Tascama DR05. W tej chwili podłączony mam ten przewód z dwoma jackami, czy taki przewód typowo do PC. Tak więc rozpoczynam teraz nagrywanie. I w tej chwili słyszycie już dźwięk płynący z tego właśnie mikrofonu słuchawek Sybaris. Ja jeszcze troszeczkę go wyreguluję. Ok, w tej chwili mam go jeszcze troszeczkę bliżej ust i możecie sprawdzić, jaka jest czystość tego dźwięku, ogólnie jaka jest głośność i jaka jest jakość. No dobrze, próbkę dźwięku mieliście, mogliście ocenić, jak sprawuje się ten mikrofon. Tak więc podsumowując, słuchawki Sybaris w testach wypadły naprawdę dobrze, jakość dźwięku jest świetna. Używając połączenia przewodowego, jakość dźwięku jest naprawdę świetna, natomiast w przypadku połączenia Bluetooth jest może minimalnie gorsza, natomiast wciąż jest to bardzo dobra klasa dźwięku, bardzo wysoka półka. Jedyne, czego nie mogę przeboleć w tych słuchawkach, to ilość błyszczącego plastiku. Wiecie doskonale, że tego się zawsze czepiam, ponieważ wygląda to ładnie, ale jest bardzo, bardzo niepraktyczne. Pomimo tego słuchawki naprawdę solidnie wykonane, bardzo wygodne, nie za ciężkie i ogólnie świetnie przemyślane. No i te opcje, odłączany mikrofon, połączenie kablowe z dwoma jackami do komputera, z jednym jackiem do smartfona oraz możliwość używania ich jako słuchawki bezprzewodowe Bluetooth, gdzie również sprawują się świetnie. Nie zapominajmy też o bardzo fajnych akcesoriach, chociażby świetnej torbie na te słuchawki, czyli takich detalach, z których znany jest TT eSports. Firma naprawdę lubi rozpieszczać swoich klientów i za to bardzo ją lubię. Pamiętajcie, że cenę tych słuchawek sprawdzicie sobie w opisie filmu. Teraz zapraszam Was jeszcze na podsumowanie o cenę końcową, tą końcową planszę. Natomiast pamiętajcie, że codziennie nowy film na kanale, tak więc zapraszam do częstego zaglądania na kanał i na mojego Facebooka. Pozdrawiam Was, cześć!